Tak, ktoś kiedyś, a właściwie to był policjant, powiedział mi, ja, bo pan, panie Rafale, to sobie robi show, po to pan to nagrywa, tak? Publikuje pan w internecie, pan chce mieć oglądalność. W takim znaczeniu, ha! Oglądalności, wiecie? Tak normalnie by mi powiedział. Ale powiedział, że pan sobie robi show. No to do dzisiaj sobie zrobi show, bardzo dobrze, przypomniała mi się ta nasza dyskusja, tak mniej więcej oczywiście mi się przypomniała. W każdym razie w dzisiejszym spektaklu będą panie urzędniczki. Panie urzędniczki tego samego budynku, tak, bo to jest zarząd drugi mostu w Jaworznie. Nie wiem, ile tych nagrań będzie, będzie kilka nagrań. Po każdym nagraniu coś do siebie mówię, czyli do was. Potem mi się przypomina, a to jeszcze bym zadzwonił, a to jeszcze bym zadzwonił, no i tak podzwoniłem parę razy właśnie. Ogólnie chodzi o, że spektakl polega na tym, że możemy sobie wyobrazić, słuchajcie, że to są tacy piekarze, tak? Piekarze, żeby upiec dobry chleb, to trzeba mieć dobre przepisy. I ci piekarze nam mówią, że nie mają dobre przepisy, więc posłuchajcie sobie, jak właściwie znają się na przepisach nasi piekarze, czyli nasze panie urzędniczki. Tak jest. Same urzędniczki, widzicie. Najłatwiejszy cel, powiem wam, trafić na urzędniczki. Wyobraźcie sobie, że to są same matematyczki. Kobiety są matematyczkami, wyobraźcie sobie, taki świat. No to właśnie, to taki mało prawdopodobny. Właśnie one się zajmują podobnymi rzeczami, przepisami, widzicie. A przepis to ma być co do joty, właśnie, bo jak wszyscy piekarze robią to, co mają robić co do joty, ten chleb macie podany, pachnący i w ogóle tak można powiedzieć, o to jest chleb. Najwyższa jakość usług właśnie chleba. Dzisiejsza audycja, oglądacie, jaki chleb nam wyszedł wspólnie. Co wy na to? Właśnie, więc tutaj od razu pani piekarz numer jeden, może sekretariat dyrektora, bo od tego historia zaczęła. A dla tych, co nie wiedzą, to jest streszczenie zarząd drugich mostów. Ten budynek, ci pracownicy zajmują się takimi rzeczami jak porywaniem skuterów i mówienie potem, że wszystko jest w porządku, bo na tym polega ich praca, pamiętajcie. Zabrać komuś skuter z drogi, a potem pisać do niego, że wszystko jest w porządku i że mają tak zwane podstawy, tutaj napisane właśnie, zacząć zdanie, że na podstawie artykułu 104, widzicie? A ja sobie tak myślę, to skoro to jest podstawa, no to wyobraźmy sobie taką podstawę. Nie ma nic, to jest takie pierwsze, no nie? Takie pierwsze to jest artykuł 104, paragraf 1. Ustawy jeszcze, tak? Czyli tutaj już wiemy, co to jest, że to mamy ustawę sobie kładziemy, no nie? I jakiś artykuł, a on się ujawnił dopiero 14 września 1960 roku. I to jest do dzisiaj naszą podstawą. Także jakbyście chcieli zacząć zdanie na podstawie konstytucji, to musieliby się dodać i podstawie ustawy. No to już byście, widzicie, mieli dwie podstawy, no właśnie. Czyli tutaj nie może być na podstawie i podstawie, bo prawda jest jedna. Właśnie, a nie tak, że to są równorzędne podstawy. To jedno musiałaby być gdzieś w tej podstawie, czyli to musiało być na szczeblu. Na szczeblu, to powinno być tak. Na jednym ze szczebli konstytucji, bo jeżeli uważamy oczywiście, że podstawą jest no, jakiś pomysł, jak konstytucja, nie? Właśnie, więc to zdanie zaczęło się na podstawie, a ja już mówię, aha, dobra. Tego tematu jeszcze nie zrozumiałem, ale to były ciekawsze tematy w pisaniu ich, wiecie. No i sobie zacząłem rozmawiać na temat tego pisma, co oni mi to zrobili. Jak oni mi to wzięli skuter, potem ja sobie od nich wziąłem skuter, wiecie, tu jest napisane, że tak można, dosłownie można, nic ci nie mogą zrobić, czyli można ukraść swoją własną rzecz z parkingu szerzonego, tak, można. Tutaj podstawa jest ważna. Ci pracownicy, ci piekarze są po to, żeby utrzymali decyzję w tak zwanej mocy. No nie? A ta moc, bo to jest ta decyzja, to jest ta moc. I początek tej mocy, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, to jest właśnie w artykule. Więc gdzie? No naprawdę, a ja myślę, że nie ma w narzędziu mocy. Moc jest w tobie, więc to jest moc tego, kto się to podpisuje. Więc tutaj trzeba porozmawiać z tym mocnym. W tym naszym przypadku to jest Paweł Bednarek i on nie miał ochoty ze mną porozmawiać, bo ponieważ nie czuje się mocny w rozmowie o decyzji numer 4 przez 2023 łamane przez W. Właśnie. To on tutaj mi napisał, że on chce ode mnie 2298 zł, widzicie? Robienie wszystko, żeby tylko to nie upadło. A to wystarczy jedna rozmowa, a pan tego nie chce, czyli to już upadło niestety ta decyzja. A tak naprawdę słuchajcie się wcale panu dyrektorowi Pawłu Bednarkowi wcale się nie dziwię, że chce się ze mną nie spotykać. On jest dyrektorem zarządu drugi mostów. On jest dobry w drogach i mostach. No co tu więcej. A potem powiedziano mu, słuchajcie, drogi mosty, a teraz będziecie mieć parking strzeżony i pamiętajcie, że pewnego razu tam przyjdzie pan Rafał. To jakby przyszedł, to pamiętaj, że tutaj też musisz trochę znać psychologii i trochę znać się na tych wszystkich twoich dokumentach, których piszesz, nie? Więc
Tak naprawdę panu Pawłu Bednarkowi dowalono parking szerzony, no i tu sobie nie poradził z parkingiem szerzonym, no bo on jest dobry w zarządzie drugi mostów. No, no naprawdę tak jest. No to jest tak samo jak z naszymi ministrami. No oni są dobrzy w swoich zawodach, a potem zostają ministrami od czegoś innego. Nagle im się przypisuje zdolność do kierowania w nowym zawodzie. O, widzicie. No ale ugięło mu się tutaj. Nieugięty pan Paweł, proszę, i tutaj mu się ugięło pismo, zarządzenie. Decyzja, właśnie. Ja tego nie skończę, więc już dobra, posłuchajcie. Jak to wyszło? Jak to wyszło? Mamy w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie. W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług, niektóre z rozmów mogą być nagrywane. Kardasan na Miejski Zarząd Dróg i Mostów, sekretarz, proszę. Dzień dobry, pani, chciałbym się umówić, chyba to jest dyrektor Paweł Bednarek, tak? Tak, w jakim temacie? W temacie jego pisma, które do mnie przysłał. Ja się nazywam Rafał Stępniak. Decyzja numer 4/2023/W. Proszę o cierpliwości. Cierpliwość? Cierpliwość jest wskaźnikiem mojej pasji. Nie potrzebujemy cierpliwości. Co ta pani znowu opowiada? Ale przepraszam bardzo, panie tak, Rafale. Tak? Wie pan, co dyrektor prosił, żeby... Bo to pan, rozumiem, że otrzymał od nas decyzję z sekcji administracyjnej. Dyrektor prosił, że jeżeli są jakiekolwiek problemy, czy jeżeli są jakiekolwiek uwagi, żeby włożyć pisma. Nie, ja chcę się umówić osobiście. Umawiacie się osobiście z dyrektorem. Co, boi się to mnie? No, pana tą chwilę nie ma takiej możliwości, żeby pana umówić. Co to znaczy nie ma takiej możliwości? Dyrektor prosił, żeby pan włożył pisma. Dobrze, ja proszę o rozmowę. Chciałem się dowiedzieć, co to znaczy nie ma takiej możliwości? To, co teraz do pana mówię, dyrektor prosił, żeby pan złożył pismo. Usłyszałem od pani, nie ma takiej możliwości. Co to znaczy, nie ma takiej możliwości? Dyrektor poprosił, żeby pan złożył pisemnie. Ale ja się pytam, co to znaczy, nie ma takiej możliwości? To, co ja teraz panu wytłumaczyłam. Dokładnie. Nie, nie wytłumaczyła mi pani. Dyrektor prosił, żeby pan... Dobrze, bo pan dyrektor się mnie boi, czy co jest? Jeżeli pisze do mnie pismo, no to powinien się ze mną umówić na rozmowę przecież. Ja nie bawię się w pisanie, tylko w rozmowę ustną z panem dyrektorem. Pan dyrektor był tak odważny napisać mi pismo, to teraz niech będzie tak odważny i się ze mną spotka i porozmawia o tym piśmie. Jak ja bym to chciał odpisywać, to ja się nie bawię w takie pisanki. To już po świętach jest. W ten sposób wygląda u nas kontakt. Czy ludzie rozmawiają z panem dyrektorem? Rozmawiają, bo już się widzieliśmy i pan dyrektor powiedział, że na razie nie ma czasu. Czyli się umawiacie. A pani mi mówi, że nie ma takiej możliwości. No ja słyszałem, przecież nagrywają się u was rozmowy. Teraz dyrektor prosił, żeby pan po prostu złożył pismo. Ale to jest jego prośba, ale ja chcę się z nim widzieć. To co, on nie dopełnia obowiązków w tym momencie? Ja nie będę się wypowiadać na ten temat w taki sposób, czy ktoś dopełnia obowiązki, czy nie, tylko przekazuję informacje, że jeżeli są jakieś zastrzeżenia do decyzji, to żeby pan złożył pismo, może pan to złożyć chwilowo. A czy są jakieś dni wyznaczone, w którym dyrektor przyjmuje? Wyznaczonych godzin stricte nie mamy. Przyjmujecie osoby, interesantów przyjmujecie? Generalnie posługujemy się drogą pisemną. Nie, tak nie generalnie, nie, nie, nie. Ja się pytam konkretnie, proszę panią, przyjmujecie osoby? Dyrektor przyjmuje osoby w sprawie jego decyzji? Osobiście. Wie pan, co, no ciężko mi się odnieść do tej decyzji. Proszę panią, tak? Ale na pytanie pani mi odpowiada znowu, ciężko się odnieść. Niełatwo. Macie łatwość w przyjmowaniu interesantów? Panu informację, nie, proszę panią. Dyrektora. Bardzo proszę porządzić pismo, jeżeli pan się proszę panią, nie proszę się przedstawić. Się nie, 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 nie. Proszę się przedstawić jeszcze. Karta z Anna, zawsze się panu przedstawiam. Jeszcze nie było sytuacji, że mi się nie przedstawiło. Pani Ania. Aha, bo pani Ania się przedstawiła po czasie, tak? To jeszcze ja chciałbym rozmawiać z panem Pawłem Bednarkiem, dyrektorem. Nie mam informacji, że jeżeli chodzi o tę decyzję, żeby pan się kontaktował za pomocą pisma. Proszę panią, zbywa mnie pani i to jest przekroczenie uprawnień, bo ja się pytam konkretnie. Ja się pytam, proszę panią, konkretnie, czy pan dyrektor przyjmuje osoby? To odpowiedź jest tak lub nie. Kontaktujemy się za pomocą pisma. Znowu pani mi odwraca kota ogonem. Nie, udzielam panu informacji. Pani Aniu, ja się pytam konkretnie. Przyjmuje pan dyrektor osoby? Na tą chwilę dyrektor prosił, żeby się skontaktować pisemnie. Nie odpowiada mi pani na pytanie. Odpowiadam panu na pytanie. Nie, to nie jest odpowiedź. Proszę, chroni pani teraz dyrektora i naraża się na odpowiedzialność karną teraz, pani Aniu. Niech pani tego nie robi, niech pani nie chroni swojego pani, dyrektora. Pani Aniu, pani Rafale, życzę pani jak najlepiej, wie pani. Proszę mi nie mówić, na co ja się narażam albo na co się nie narażam. Ja udzieliłam panu informacji. Nie, nie udzieliła mi pani, bo ja tam przyjdę z policją, asystą policji i przyjmie się okaże. Bardzo proszę, jeżeli pan potrzebuje przyjść z asystą policji, to zapraszam. Proszę panią, proszę mnie umówić z dyrektorem. Proszę powiedzieć, że ja mu nie pani odstąpię Rafale, rozmowy. Udzieliłam wszelkich informacji.
informacji. Nie, proszę panią, i ja się pytam konkretnie, jeszcze raz się może zapytam, czy dyrektor przyjmuje osoby w sprawie jego decyzji? Przyjmuje osobiście? Przyjmujemy. No właśnie. Tak. To znaczy, jeżeli chodzi o korespondencję z mieszkańcami, to jest ona prowadzona w formie pisemnej. Ja rozumiem, że jest prowadzona w formie pisemnej, ale taki mieszkaniec osobiście się chce widzieć. A ja panu udzieliłam informacji, którą uzyskałam od dyrektora. Pani... Jeżeli się pan z czymkolwiek nie zgadza, to nie, żeby nie, 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 proszę można panią. Można to zrobić albo drogą mailową, można u nas złożyć osobiście pismo, bądź też przysłać. Nie, pismo. Proszę panią. Pani mi dla pana, to proszę z niej skorzystać. Proszę panią, pani mi powiedziała, że nie ma takich możliwości. A tu się okazuje, że jednak przyjmuje. Czyli ma możliwość. Pani Aniu, naraża się pani na odpowiedzialność. Po co pani to robi? Dokładnie, jaka jest forma... Nie, nie, pani teraz broni tutaj dyrektora, proszę panią. Ja tutaj chcę się widzieć... Proszę pana, ja nie broni, ja przekazuję polecenia. Dobrze, ja nie jestem stroną... Pani Aniu, jest pani stroną, bo pani teraz trzyma stronę prezesa, a nie ludzi. Ludzi. Ja nie trzymam niczyjej strony, bardzo proszę o to, żeby się z nami skontaktować. Chcę się widzieć z panem Pawłem Bednarkiem, proszę panią. Panie Rafale, ja muszę nie musi pani, bo pani kontynuujemy rozmowę. Proszę panią, to ja mam co, donieść na panią na policję przecież? Jeżeli pan chce, to proszę donieść. Proszę pani stracić pracę, a to się pani nie opłaca, pani Aniu. Panie Rafale, ale ja nie będę się z panem licytować, co mi się opłaca, albo co mi się nie opłaca. Pani, to jest pani praca. Żeby nam nie donieść na policję, to bardzo proszę. Pani Aniu, ja mam dość urzędników, którzy mi blokują drogę. To pani blokuje drogę do pana Pawła. Niech pani mnie umówi. Nie, przepraszam bardzo, ja będę kończyć tą rozmowę. Proszę panią, nie, bo pani mi nie odpowiedziała w ogóle na pytania. Odpowiedziałam panu na pytanie. Nie, pani unika odpowiedzi. To nie jest sensowne. Może się pan z nami kontaktować. Pani Aniu, to nie jest sensowna rozmowa. Panie Rafale, tak jak mówię, na tą chwilę ja jestem zmuszona... Ja chcę jeszcze porozmawiać na temat pracowników z panem dyrektorem. To jest kolejna rzecz. To nie tylko na podstawie decyzji, ale pracowników, których on zatrudnia, za których bierze odpowiedzialność. Ja chcę porozmawiać o niejakiej pani Monice. Czy przedstawiła się tak jako jak pani mówię, Monika? Jeżeli pan ma jakiekolwiek uwagi, proszę do nas... Proszę panią, nie będę pisał. To jest człowiek, a pani była przyjmowana do pracy jak? Widziała się pani z dyrektorem? Ja nie będę. No właśnie, napiszmy, żeście się wszyscy poumawiali o pracę, a pan dyrektor jak dostał pracę? Też na piśmie, wszystko na piśmie. Na piśmie, bardzo proszę. Nie na piśmie. Co pani do mnie mówi, pani Aniu? Proszę teraz iść do dyrektora jeszcze raz, pani Aniu, jeszcze raz. Proszę iść do dyrektora, pani Aniu, i jeszcze raz powiedzieć, że pan Rafał nie ustąpi. Ja przekazałam stanowisko dyrektora. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeżeli proszę, pan ma jakiekolwiek panią, uwagi, bardzo proszę do nas. To jest nieszczere, co pani do mnie mówi. Nie jest pani zmuszona, proszę panią, bo rozmawiam dalej, no i wiadomo o co chodzi, tak? Wiadomo o co chodzi, dyrektor, zarząd drugi mostu. No to tak nie może być, że oni mi tutaj decyzje, nie? Decyzja do zapłaty 2298 zł za tak zwane przechowywanie skutera. To tak nie może być, to tak nie. Tak to tu mogą nam zrobić na piśmie, to i nam wszystko wyjaśnią. Będą mieli tydzień czasu do zastanowienia się i ja bym chciał rozmawiać właśnie o niejakiej pani Monice, chciałbym rozmawiać o niejakim panu prawniku, który nie chciał spotkać ze mną. To też na piśmie wszystko napiszemy, tak? Państwo piszące, nie, państwo ma być mówiące, a jak ktoś nie chce, to znaczy, że bardzo się boi. Właśnie, ja bym powiedziałem, że oni się bardzo nas boją. Właśnie, napisać to tak, napisać to muszą, niestety. Zamiast tutaj odstąpić od tego wszystkiego, to jeszcze mi naliczyli nie wiadomo jaką kwotę za tak zwany parking strzeżony, właśnie, gdzie sobie wziąłem skuter, no to jaki to był parking strzeżony. Nakładam na pana Rafała obowiązek, a obowiązek jest samo na siebie nałożoną regułą i zobowiązaniem. No to jaki ja mam obowiązek? Żaden, no właśnie. I to pismo wygląda jak nie wiadomo co. No ja wam pokażę to pismo, jak wygląda to pismo. Możecie sobie przeczytać. Tutaj napisali, że pojazd został prawidłowo zholowany. On ma pewność do tego. Właśnie chciałbym o tym omówić. Jaką ma pewność? No to tutaj byśmy od razu widzieli takiego człowieka, który ma pewność. Jeżeli taki człowiek pisze pisma, to taki człowiek powinien chętnie rozmawiać na temat swoich decyzji, a nie wyda decyzję i się zabunkruje i się schowa.
To tak nie może być. To tak nie może być. Jeszcze raz sobie zadzwonię. W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług niektóre z rozmów mogą być nagrywane. Karta Zanna, Miejski Zarząd, drugie Moskwy, sekretariat, proszę. Tak, ponownie dzwoni Rafał Stępniak. Tutaj napisane jest, że decyzję o zapłacie jakichś kosztów wydaje starosta. Kto jest u nas starostą w mieście? Proszę o chwilkę cierpliwości, dobrze? No to jest proste pytanie chyba. Kto jest starostą? Na razie czekam 2 minuty, żeby się dowiedzieć, kto jest starostą. Spokojnie. Czekam już 5 minut, żeby się dowiedzieć, kto jest starostą i kto zdecydował o zapłacie tych kosztów, bo decyzję o zapłacie kosztów wydaje starosta. Proszę czekać na połączenie. No, właśnie. Zarząd Drogi Mostu, słucham? Tak? Słucham? No słucham, to ja dzwoniłem i miałem czekać. Chciałem się dowiedzieć, kto w mieście jest starostą. Prezydent miasta. W naszym mieście starostą jest prezydent miasta. Jaworzna, pan Paweł Silbert. Dobrze, a to dlaczego tu Paweł Silbert nie wie o tym piśmie w ogóle? O co chce pan zapytać? O decyzji. Jakie pytanie pan zadaje? Ale zaraz, to może ja z kimś innym teraz rozmawiam? Ale jakie pytanie chce pan zadać? Chcę zadać takie, że decyzja numer 4/2023, tak? I tutaj jest napisane, że decyzję o zapłacie kosztów wydaje starosta. No właśnie. A na końcu jest napisane, że otrzymują to pismo pan Rafał, księgowość wasza i AA AZDIMSA. Gdzie jest starosta, żeby się dowiedział? Decyzja wydana z upoważnienia. Prezydent upoważnia dyrektora do wydania decyzji. Ale nie, bo decyzję o zapłacie wydaje starosta. Czyli prezydent miasta Jaworzna. To dlaczego nie jest napisane, że prezydent o tym wie? A kto pan tak powiedział, że tak ma być napisane? No bo tu jest napisane, kto pismo otrzymuje. Ja otrzymuję księgowość, no i ale wy. Ale rozumie pan, że dyrektor ma upoważnienie prezydenta miasta do wydawania decyzji? Nie ma czegoś takiego jak upoważnienie, bo decyzję wydaje starosta. Kropka, to jest konkretna jednostka, starosta. To jest pana zdanie. A pani? Dyrektor ma upoważnienie prezydenta miasta do wydawania decyzji. Czyli decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje ktoś inny niż starosta. Jak ktoś ma upoważnienie, to działa w imieniu kogoś. Czyli decyzję o zapłacie tych kosztów niekoniecznie wydaje starosta. Wydaje ktoś, kto ma upoważnienie. Czyli niekoniecznie jest starosta. Oczywiście, ktoś, kto dostaje upoważnienie. No, ale tutaj jest, proszę pani. Czy ma pan jeszcze jakieś pytanie, bo już odpowiedziałam na to pytanie. Proszę nie zmieniać mi tematów. Pan ma jeszcze jakieś pytanie, bo wie pan co, no jest. Proszę pan panią, wzmacnia mnie pani negatywnie. Teraz pani jest negatywną osobą w pracy. Nie pomaga mi pani tego zrozumieć. Pani proszę ma mi pomóc zrozumieć, pytanie, nie wchodzić ja mi w głos. Nie, proszę panią. Proszę panią, to jak się rozumie to zdanie? Bo ja chciałbym zrozumieć sensownie zdanie. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Wie pan co, ja rozumiem to zdanie, a jak pan nie rozumie, to no to dzwonię do was. To wtedy pan musi to zrozumieć. Nie wiem, kto pan. Proszę panią, starosta to jest jedna osoba. Lekarz. Nie, ja nie dzwonię do lekarza, tylko do autora pisma. Ale ja panu wytłumaczyłam. Jak ja mogę panu to wytłumaczyć inaczej? Proszę panią, starosta to jest ile osób? Ma pan jeszcze jakieś pytanie? No ile osób to jest starosta? Ma pan jeszcze jakieś inne pytanie? Proszę panią, czy pani jest sensowna dzisiaj w pracy? Ile osób to jest starosta? Ma pan jeszcze jakieś inne pytanie, bo na to pytanie już odpowiedziałam. To jeszcze raz może, bo ja nie słyszałem. To jeszcze raz. Decyzja o zapłacie wydaje starosta, czyli to jest jedna osoba, tak? Wydaje starosta. No. Miasta Jaworzna. Tak. Powtarzam to panu ostatni raz. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? No to właśnie, ja się pytam, dlaczego prezydent nie otrzymał tego pisma? Starosta, dlaczego nie otrzymał tego pisma? A to nie jest pytanie do mnie. Do kogo? No ja wy nie jestem starostą miasta. Ale decyzja numer 4, tu jest napisane, kto otrzymuje te pisma, czyli tak naprawdę starosta nie wie o tej decyzji zapłaci. Musi wiedzieć. Ma pan jeszcze jakieś inne pytanie? Jeszcze. Ale ja dalej z panią Anią rozmawiam? Czy ma pan jeszcze jakieś. Rozmawia pan ze sobą upoważnioną do udzielenia panu informacji. A z kim ja rozmawiam teraz? Pracownikiem zarządu Drogi Mostu. No, ale ja się pytam osobę, przedstawić mi się proszę. Panie Rafale, czy jeszcze ma pan jakieś pytanie? Pani Ania dalej? Odbiega pan od tematu. Ja tu poznaję inny głos albo inny aparat telefoniczny. Z panią Anią rozmawiam. Decyzji? Z panią Anią, sensowną osobą z pracy, rozmawiam teraz? To jest pani Ania? Kończymy rozmowę? To jest pani Ania dalej? Kończymy rozmowę? Proszę panią, nie widzę osoby, dlatego się pytam. Z kim ja rozmawiam? Kończymy rozmowę.
rozmowę? Proszę panią, z kim ja rozmawiam? Dziękuję ale bardzo. Ale z kim ja rozmawiam, proszę panią? Proszę panią, z kim ja rozmawiam? Obowiązków udzieliłam panu informacji. Z kim ja rozmawiam w tej chwili, dziękuję. Proszę panią? Do widzenia. Proszę panią, z kim ja rozmawiam? To słuchajcie, to był paranoik. To był zwyczajny paranoik. Odrzucił i słuchajcie, nie umiał uzasadnić, nie umiał zracjonalizować. To jest paranoik. Brak wyboru i przetrwanie. To jest Katarynka. Czy chcemy takich urzędników dalej? No, no normalnie. Tutaj jest napisane, że decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. No dobrze, no to jak starosta, no to czemu mi się podpisuje Paweł Bednarek i dlaczego starosta nie otrzymał tego pisma, jak tutaj jest napisane, kto otrzymuje? Czyli starosta nie brał udziału w tym wszystkim. Słuchajcie, no moja jaworzna jest chyba wyjątkowe. Pani mi się nie przedstawiła, a to nie była pani Ania. To nagranie jeszcze przesłucham, ale po głosie to nie była pani Ania. To była chyba tak zwana pani Monika, która nie jest panią Moniką, dlatego się nie chciała przedstawić. Takie buty, właśnie, czyli drugi raz, nie wiem, no szkoda, pani Monika wyleci z pracy, no tak zwana pani Monika, czyli pani Ania, bo są dwie Anie, no nie, bo jedna była w sekretariacie, a druga pani Monika to też Ania, widzicie, to jest wstyd własny, sobie pomyślcie, że ten pracownik właśnie był na egzaminie, no nie, mówi tak, że jest już świetnym pracownikiem, tak, to proszę mnie przeegzaminować z pism urzędniczych, tak, będę służyła społeczeństwu, właśnie, widzicie, tutaj prawdopodobnie jedna pani Ania z sekretariatu już miała dość, no to przerzuciła rozmowę, no nie, ale numer, zarząd dróg i mostów, dyrektorem jest pan Paweł Bednarek, chcą, żebym ja im dalej zapłacił pieniądze, nie? Oj, naprawdę, jak gdybym ja tak z powództwa cywilnego tych ludzi pozywał, to za chwilę tam będą pustki w tym urzędzie. Naprawdę. Co wy na to, słuchajcie? Kto by się chciał przeprowadzić do mojego miasta i tutaj mieszkać, no nie? Bo mieszka się fajnie, tylko że urzędnicy są właśnie tacy, a nie inni. To mieszkańcy są jacy. No dobrze, że ja tutaj mieszkam, to chyba podnoszę im statystykę chyba w jakimś sensie umysłowym. Tak. Jeszcze napisali, że tutaj, jeżeli naliczona kwota ta starosty oczywiście nie zostanie uiszczona, nastąpi jej ścignięcie. Ścignięcie na drodze egzekucji administracyjnej. Kwotę będą ścigać. Kwota będzie na szafot chyba zaprowadzona. Będzie egzekucja kwoty. Naprawdę uwielbiam dostawać od nich pisma. Dlatego jak dostałem pismo z zarządu dróg i mostów, to tylko się ucieszyłem. Tylko się ucieszyłem. Mówię ha, ha, ha. Tak sobie zatarłem rączki. Mówię, będzie fajnie. No nie? A tutaj jeszcze wam powiem, bo tutaj jest tak, że była niby ta kradzież, no nie? Tutaj zarząd drugi mostu mówi ukradziono skuter z parkingu strzeżonego. Jak to możliwe? Ale on był strzeżony, tak? Więc parking był zawsze strzeżony i z tego zawsze strzeżonego parkingu zniknął skuter. I w trakcie prowadzenia czynności prokuratura rejonowa w Jaworznie, widzicie, ustaliła. Budynek ustalił, pamiętajcie, budynek ustalił, że pojazd został zabrany z parkingu przez pana Rafała, właśnie, który jest jego właścicielem. Normalnie sobie wziąłem, no jak jest parking, to sobie wziąłem, to bardzo dobrze ustalili, tak. Znowu ten budynek, prokuratura w Jaworznie odmówiła wszczęcia dochodzenia w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że zachowanie sprawcy... No ale wtedy nie jestem sprawcą. Przecież co, jaki ja jestem sprawcą? To powinno być tak. Zachowanie pana Rafała nie wyczerpowało znamion czynu zabronionego, określonego w artykule 278, paragraf 1 KK. To wtedy nie jestem sprawcą, naprawdę. To jest tak zwane, oni tu napisali, samowolne zabranie pojazdu z parkingu przez właściciela, słuchajcie tego, nie zwalnia go od obowiązku zapłaty przez niego kosztów tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów. Czyli można sobie, widzicie, samowolnie sobie wziąć zwyczajnie z parkingu swoją rzecz. Normalnie, widzicie? Czyli nie jesteście karani. Czyli jest ten skuter, zwyczajnie nie będę karany, bo to jest moje. Potem oni przechowują to w swoim miejscu, a ty jak sobie weźmiesz z ich miejsca, to nie jesteś karany, widzisz? Fajne, nie?
Naprawdę, to chyba logiczne jest, że to jest twoja rzecz. No to oni ci zabrali tam, a ty stamtąd bierzesz sobie do domu. Widzisz, można, można, można. Macie tutaj potwierdzenie prokuratury, więc jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to jest z parkingami strzeżonymi, tymi, co wam zabierają te pojazdy, to zwyczajnie idziesz i se zabierasz, i se jedziesz. I teraz pytanie, co się dzieje, jeżeli pan cieć na przykład mówi, pan nie wyjedzie z mojego parkingu, a ty mówisz, że dlaczego, przecież to jest moja rzecz, otwieraj bramę, chamie. Właśnie, widzicie, tak to jest, no nie. Możesz zwyczajnie, czyli taki człowiek zwyczajnie zabrania ci używania, czyli zwyczajnie możesz se jeździć po ich parkingu, o, też możesz, 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 więc oni ci nie mogą nic zrobić, bo to jest twoje, widzisz. Twoje. Przechowywanie to jest ważna rzecz i oni mają tak przechować, widzicie, żeby tego nie zniszczyć. A tutaj jest napisane, że prawo o ruchu drogowym jest takie, że koszty związane z usuwaniem i tak dalej i ze zniszczeniem pojazdu powstały od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia ponosi osoba. Czyli tu jest napisane tak, że jak ci wezmą na ich parking i ten skuter zostanie zniszczony, to ty ponosisz koszty. Popatrz, jakie fajne. Widzisz, fajne to jest. To jest artykuł 130a ustawy jakiejś, to jest 10h. No, naprawdę. Widzicie, żeby to nie było zniszczone, to sobie lepiej trzeba szybciutko stamtąd wziąć. I co wy na to? Także rozmawialiśmy dzisiaj z szaleńcami. Widzicie, fajny dzień po świętach, pierwszy dzień po świętach i proszę bardzo, szaleńcy, szaleńcy w akcji. Czy mogę w czymś panu jeszcze pomóc? Naprawdę, ja chyba zacznę robić im sprawy cywilne. Tym ludziom po prostu i przemówić im do rozmowy. To nie chodzi o to, żeby ich karać, tylko chodzi o to, żeby porozmawiać z tymi ludźmi normalnie. Oko w oko, bo to jest zupełnie inna rozmowa. Pozdrawiam nasze miasto. Nasze miasto jest naprawdę wspaniałe. Tutaj mamy Królestwo Szaleństwa, twierdzę obłędu, prokuratury. Jeszcze nam się ujawnił pan dyrektor Paweł Bednarek z lądu i mostu. Co jeszcze nas spotka w moim mieście, słuchajcie? Oby straż pożarna i pogotowie ratunkowe było w porządku. Módlmy się, módlmy się. Chociażby te dwie służby, żeby nam służyły. To nam wystarczy, wiecie, naprawdę. Nam w mieście wystarczy fajne pogotowie ratunkowe i straż pożarna i damy sobie radę, naprawdę. A, no właśnie, bo tak sobie jeszcze odsłuchałem tą rozmowę i co jej pomyślałem, że właściwie to ja chciałbym poznać nazwisko osoby, z którą ja rozmawiałem, bo pani Ania z sekretariatu Drażon Drugi Mostu przełączyła mnie do kogoś, i kto to jest? Kogo szukać? Chcę wiedzieć, każdy by chciał wiedzieć, z kim rozmawia, no nie? No to sobie jeszcze raz zadzwonię do pani Ani z sekretariatu, żeby ujawniła nazwisko mi. Rozmówcę. Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług. Jakość świadczonych usług. Słyszeliście to? Jakość to ma być właśnie. Jakość właśnie. Monika Palia, sekretarz miejski zarząd Drugi Most. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Proszę panią, przed chwilą miałem rozmowę, dzwoniłem tutaj i przełączono mnie do jakiejś pani, która nie chciała się przedstawić. To ja mogę wiedzieć, z kim ja rozmawiałem? Szukanie teraz jest. Wiatr w polu szuka. Patrzcie się. Sami nie wiedzą, co się nią, no. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Z kim ja rozmawiałem przed chwilą, bo ja zostałem przełączony tutaj. Chciałem się dowiedzieć o paru rzeczach. Pytałem o starostę i rozmawiałem z jakąś osobą. Z kim pan rozmawiał? Nie przedstawiła się osoba? Wcale, a to wcale. Prosiłem, kilkukrotnie mówiłem i ta osoba nie miała ochoty wcale się przedstawić i mnie rzuciła słuchawką. Ale słucham pana, jakie pan ma pytanie? Ale no właśnie takie, chciałem poznać nazwisko mojego rozmówcy w waszym urzędzie, Drugi Mostów. Nie, przykro mi, ale nie jestem tutaj na chwileczkę, więc nie wiem, z kim pan został połączony. No to ja chcę, no to... Pani Ania na sekretariacie. No właśnie, pani Ania z sekretariatu zadała mi pytanie i miałem poczekać przy telefonie. Potem odezwała się inna osoba, czyli pani Ania przełączyła mnie do jakiejś innej osoby. I teraz szukam nazwiska tej osoby i imienia najlepiej. Nie udzieliła ta osoba panu wyjaśnień? No oczywiście, że nie, dlatego dzwonię. Może ja panu pomogę, słucham. No chciałem się dowiedzieć o nazwisko i imię tej osoby.
zadzwonicie jakąś minutkę. A może pani mi pomoże? Pomoże słucham. Mi pani może coś? Słucham, właśnie słucham. Dostałem od was pismo, bo cały czas muszę powtarzać w kółko i to samo, wie pani? Decyzja, taka decyzja numer 4/2023. Coś pani wie w tym temacie? Ja nie wydaję decyzji administracyjnej. Ja rozumiem. Słucham, może pomogę. Bo tutaj jest napisane, że decyzję o zapłacie kosztów przechowywania pojazdu na parkingu wydaje starosta. Chciałem się dowiedzieć, kto jest starostą u mnie w mieście. Miasto Jaworzno jest miastem na prawach powiatu, tak? Nie wiem. Za bardzo nie znam tych tematów. Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym jest ogólnodostępną ustawą. Więc... No to dlatego czytam sobie tutaj, właśnie dostałem pismo i napisane jest, że decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Chciałem się dowiedzieć, kto jest starostą u mnie w mieście w Jaworznie. Prezydent miasta działa w imieniu starosty. Dobra, to prezydent działa w imieniu starosty, a starosta nazwisko starosty? Nie ma w Jaworznie starosty, proszę sobie... A, jak to nie ma? Ale to jak to nie ma starosty, jak tu jest decyzja o zapłacie tych kosztów wydaje... Prezydent miasta działa w imieniu starosty. No dobra, to ja chcę się wiedzieć, jakie jest imię starosty chociaż. Ale pan zadaje pytanie wynikające z nieznajomości przepisów. Jeżeli pan ma jak to? Pytanie i pragnie pan wyjaśnić, to proszę złożyć to pytanie na piśmie. Nie, ja telefonicznie, bo potrzebuję szybciutko teraz. Tu jest napisane artykuł 130a, ustawa, czy ustęp, nie wiem, ust to jest co? Ust, kropka, to się nazywa ustawa, czy ustęp? Ustęp. Taleta 10h z dnia 20 czerwca 97. Jest pani znana? Nie, zapewne ja nie pracuję na tej ustawie, więc nie jest mi znana. Ale jak to znać? Akty prawne obowiązujące w urzędzie, to powinno być ale znane. Ale proszę pana, każdy ma jakiś zakres obowiązków. Nie ma tak, nie ma tak. Ja dzwonię do urzędu Drugi Mostów i tutaj chciałem się dowiedzieć, kto jest starostą. No to ja panu mówię. Miasto Jaworzno jest miastem na prawach powiatu. Proszę sobie zajrzeć do ustawy. To nie ma starosty? Gminnym o samorządzie powiatu i tam się pan wszystkiego dowie. A u was się nie dowiem? Miasto Jaworzno to jest pan Paweł Silber. A u was się nie dowiem? Nie ma takiej osoby jak starosta. Ta pani anonimowa powiedziała mi, że jest starosta i że starosta to jest Paweł, pan Paweł Silbert. Pan Paweł Silbert działa jako prezydent miasta Jaworzna w imieniu starosty. To się wszystko zgadza. No dobra, nie dzwoniłbym, gdybym w internecie... Ale jakby... ja nie wiem, pan zadaje pytanie w taki sposób, w który ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, tak. Ale jest, no zgodnie z ustępem... Albo pan nie mojej odpowiedzi, bo ja panu właśnie odpowiadam, a pan w kółko zadaje jedno i to samo. Nie mam odpowiedzi, to cały czas zadaję w kółko. Inaczej, może trochę inaczej, znów inaczej. No, proszę panią, chcecie ode mnie pieniądze, tak? I decyzję o zapłacie kosztów wydaje starosta. I dlatego ja się chciałem poznać nazwisko starosty. No to proste tak? Pytanie zadaję, zwyczajnie proste pytanie. No bo co słuchajcie jakiś pan, artykuł? Pan dostał odpowiedź od pani, z którą pan rozmawiał wcześniej. Więc nie. Ale mam teraz sprzeczną informację od pani znowu. A w internecie nie ma nazwiska starosty. No to dlatego dzwonię. Przynajmniej autor proszę pisma pan, jest kto? Ta rozmowa jest bezprzedmiotowa. Ja bym chciała wrócić do swoich zajęć. Pani nie wróci, dopóki nie odpowie mi, kto jest starosta. Starosta. Pan nie wie, o co pan pyta, może tak. Nie wiem. Ja na tak zadane pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. No to jeszcze raz, decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Chcecie, żebym zapłacił należność w wysokości prawie 3000 zł. I wydaje to starosta. No to ja bym chciał z tym starostą. No to kto to jest? Ten człowiek. Bo to jest człowiek, tak? Człowiek? Dobrze, możemy już skończyć tą rozmowę. Ja nie chcę być nieuprzejma, ale ta rozmowa już nie ma sensu. A pani jest sensowna w pracy? Tak, jak najbardziej. No to kto jest starostą? No zwyczajnie, no mam napisane. Panu, pani Ania, ja powtórzyłam to, co mówił pani Ania. Pan... Ale jak ja mam rozumieć, proszę panią, to wy to piszecie. Paweł Bednarek, to jest kto? Dyrektor wasz, tak? Ja se poczekam przy telefonie. Niech pani pójdzie do dyrektora Pawła Bednarka i zapyta, kto jest starostą. Może tak, pani się dowie przy okazji, ja się dowiem. To wszystko, no. Tyle, kto jest starostą? Bo pani to mówi... na piśmie pan zadaje to pytanie, czy będziemy się tak tutaj przekamarzać? Proszę panią, czy chce ma pani mieć powództwo cywilne z mojej strony? Za nieznajomość aktów prawnych obowiązujących urzędu? No tak to, proszę panią, no tak to. Pytam, kto jest starostą? Zwyczajne, proste pytanie. Dostaję odpowiedź, mówię, dziękuję. Ale ja panu odpowiadam. Prezydent miasta Jaworzna działa w imieniu starosty. Prezydentem miasta Jaworzna jest pan Paweł Silbert. Dobra, to jest prezydent, to już wiem, to już wiem, wiem. Pan prezydent to jest... A starosta to jest kto? Piszecie do mnie pismo i to jest decyzja. No, no to ja to zwyczajnie czytam z pisma waszego. Ja nie wymyślam nic więcej niż tylko czytanie. No to jest decyzja o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Ile razy mogę mówić? Kto jest starostą? A kto podpisał tą decyzję? Proszę mi powiedzieć. Dyrektor Paweł Bednarek. Dziękuję.
działając na podstawie upoważnienia, tak? Ja nie wiem, na jakiej zasadzie. To jest jego decyzja, osobista decyzja, tak? Decyzja numer i to jest podpisane tylko on. No to ja się pytam, kto jest jeszcze starostą, bym sobie może poszedł do starosty. Kto to jest? No naprawdę. Wie pani, naprawdę. Pani się dowie, ja się dowiem. A Paweł Bednarek wie w ogóle... I pani Ania i ja odpowiadam w ten sposób na zadane przez pana pytanie. No nie, bo odpowiadacie sprzecznie mi tutaj. Niech pani rzecz pójdzie normalnie do Pawła Bednarka, waszego dyrektorka. Załatwimy to raz, dwa, no. Poczekam przy telefonie, pani pójdzie do pana Pawła Bednarka i zapyta konkretnie. Nie pójdę. Bo co się stanie? A niełatwość ma pani w tym? Nie, jest to dla mnie trudne. Tylko? Ja panu udzieliłam odpowiedzi. Nie. To, co mówiła pani Ania. Nie. Stop. Pani Ania powiedziała, żebym... Ja, pani Anię, ja teraz mówię, ja jestem interesantem, ja mówię. Pani Ania, ja zadałem to samo pytanie pani Ani i pani Ania powiedziała, proszę poczekać, bo czekałem na odpowiedź. Dobra, mówię, to sobie poczekam, tak? Tak sobie czekałem, potem mi się pojawiła pani, która mi się nie chciała przedstawić. Mówiła mi jakieś bzdury, proszę panią. No to niech pani rzecz pójdzie do pana dyrektora i się dowie, kto to jest starosta. Imię, nazwisko pani mi wróci i powie, no i co wszystko w temacie. No łatwe to jest przecież, to jest urząd, będzie pani wiedziała, kto jest starostą. Paweł Bednarek zastosował artykuł 130a. Tak, zastosował, napisał mi, proszę Państwa, decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. No to kto to jest? I tyle, no i się rozłączamy, no i wszystko. Pan sobie odsłucha tą rozmowę. No na pewno, a wy macie świadczyć najwyższą jakość usług, macie takie i rzeczy wiedzieć. To robić, a pan to szybko nam to utrudnia, bo tak jak mówię, stoją tutaj ludzie i... No to sobie stoją, teraz ja jestem pierwszy w kolejce. Ja jestem pierwszy w kolejce, to proszę panią. A może się pani przestawić jeszcze raz? Może pani mi się przestawić jeszcze raz? Szaleńcy do kwadratu. Słuchajcie, i teraz tak, ta lawina ruszy, pisma, bo to pismo, pisma są w porządku, tak, i to zaraz będzie egzekucja, panie Rafale, no to tam wszystko w porządku, panie Rafale, czy tysiaki do naszej kasy, właśnie, podzielimy się właśnie z tymi właśnie rozmówcami, ci rozmówcy dostają część zapłaty, tak, zapłaty, ponieważ oni wszyscy świadczyli najwyższą jakość usług. To sobie pomyślcie sobie, jakie mamy społeczeństwo, jakich zatrudniamy urzędników. To jest, ja już wam powiedziałem i ile razy wam mogę mówić, paranoja. Ta pani chciała tylko przetrwać, brak wyboru. To jest skurcz, to nie jest ekspansja, bo ekspansja to jest inspiracja. Ta pani byłaby zainspirowana. Powiedziała, o, nie wiem, no to kurde, fajny, zadał mi pan nowe pytanie w urzędzie. Kurde, starosta, no wiem, że nie wiem. No to pójdę do kogo? Do autora pisma, Pawła Bednarka, dyrektora. No to pójdę sobie do pana Bednarka. On wie, no nie, bo on zrobił decyzję. Właśnie, jeszcze tutaj napisał, bo chyba Paweł Bednarek wie, co pisze. No to, widzicie, mamy sprzeczność, no a dopóki mamy sprzeczność, no to co ja mam? To fajnie, że ja muszę te pisma od razu, widzicie, na baczność, iść od razu do kasy. Tutaj jest tutaj numer konta, słuchajcie. Nie, szybciutko mam zapłacić, słuchajcie, do numer konta, tak, jeszcze bankowi handlowemu muszę zapłacić, no, to właśnie, bo ja płacę komu, nie płacę dyrektorowi, nie płacę urzędowi, ja płacę bankowi handlowemu, skazany rachunek bankowy, czyli komu płacę, dosłownie, ja płacę bankowi handlowemu pod numerem, który ma tutaj numer, tak, to ja mu płacę, to patrzcie się, ile osób znowu następnych jest, żeby wyłudzić ode mnie kwotę prawie 3000 zł. Przecież ci ludzie, słuchajcie, sami nie wiedzą, co robią. Sami nie wiedzą, co piszą. To jest szaleństwo. Ale pan Rafał oczywiście nie daje się na to nabierać. A wy bądźcie jak ja. Tak. Bo to jest zwyczajnie samowolka. Zwyczajnie zabranie pojazdu. To jest kradzież. No właśnie. A pamiętajcie, jeżeli ktoś wam coś ukradnie, to nie będzie mógł z tego wyjaśnić, wytłumaczyć. No nie, bo ja rozumiem, że ja to piszę to pismo. Jak ja bym to pismo napisał, to ja bym powiedział, chodź no tutaj, chodź, no, chodź, chcesz porozmawiać o tym piśmie? Patrz, jakie to jest fajne. Sam ułożyłem, sam rozumiem. To proszę bardzo, ja w każdym momencie jestem gotowy porozmawiać, co na to ma pismo. To jest reklamacja, no to można powiedzieć. No i tyle. Tutaj ja tego nie popuszczę. Będzie więcej odcinków na ten temat. To tak nie może być, pamiętajcie, bo wszystko zaczyna się od bardzo prostych spraw. Ktoś kradnie, no nie wytłumaczy. Tyle. No, to wszystko. I walked in town on silver spurs that jingled too.
sometime, and I will give to you someone.